Kochani, postanowiłam Wam nagrać filmik na temat Habru. Kot po prostu się dorwał normalnie i nie chce się odkleić. O, mój taki całuśnik. Ale postaram się Wam omówić. No tak, ja pancia też cię lubi. Słuchajcie, Haber ma szerokie spektrum zastosowania. My najbardziej go znamy od tej strony, że jest używany w kosmetologii. Bo działa super na problemy skórne, ale również ma zastosowanie w chorobach układu moczowego, w problemach z nerkami. Ma działanie, słuchajcie, antybakteryjne, przeciwzapalne, żółciopędne. Na choroby wątroby też jest dobry, na choroby oczu, nie wiem czy już mówiłam. I słuchajcie, taką ciekawostką, a ja Wam tu w ogóle pokażę. O właśnie, tutaj mamy bohatera tego odcinka, tego filmiku. I słuchajcie, pokażę Wam, zasłoniłam tutaj nazwę firmy. Pokażę Wam, tu jest taka mieszanka ziołowa. Jest to mieszanka właśnie między innymi bławatu, czyli habra i nagietka. Jest to mieszanka właśnie na oczy, taka, która polepszy nam właśnie wzrok. Tu ja już sobie nasuszyłam tego pięknego kwiatu i będę go używać albo do dekoracji mydełek na przykład, albo na herbatkę można go sobie użyć. Zastosowanie ma naprawdę szerokie. Bardzo ładnie się w deserach prezentuje. Tu jest właśnie ten piękny nasz polski kwiat. I postaram się Wam, no naprawdę powiem Wam, że jestem zdziwiona, że aż tyle ma zastosowań, bo naprawdę nie wiedziałam, że aż takie szerokie zastosowania. I no w różnych, tak jak Wam powiedziałam, stosuje się go w chorobach układu moczowego, chorobach nerek, wątroby, oczu i skóry. Ma właśnie takie przeciwzapalne i przeciwgrzybiczne nawet działanie. I taką bardzo, bardzo taką ciekawą informacją, jaką ostatnio wyczytałam na jego temat. To właśnie było, więc taką ciekawostką właśnie było to, że bławatek jest rośliną bardzo miododajną i z hektara właśnie tego kwiatu można zebrać 300 kg miodu. Warto skonsultować to z jakimś pszczelarzem, bo aż mi się wierzyć nie chce, ale no tak tą informację znalazłam. I że właśnie miód z bławatka posiada bardzo dużą zawartość lizozymu, nawet więcej niż miód spadziowy i miód gryczany. A lizozym odpowiada właśnie za zwalczanie bakterii w naszym organizmie i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się jej w naszym organizmie, a także jest taki przeciwzapalny i po prostu zwalcza jakieś pojawiające się w naszym organizmie infekcje. I po prostu tu kota mam i sobie go łaskam. Słuchajcie, i po prostu ten lizozom odpowiada za odporność jakby w naszym organizmie, więc myślę, że warto to wziąć pod uwagę, zwłaszcza jeżeli ktoś faktycznie zajmuje się pszczelarstwem, to jak najbardziej taka informacja powinna być dla niego cenna. W każdym razie teraz jest ostatni dzwonek, żeby zbierać ten cenny, piękny kwiat, bo już zaczyna przekwitać. Ja zbieram także te wyschnięte już takie nasionka i mam w planie na wiosnę stworzyć sobie taką piękną łąkę kwiecistą. Także pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do zbierania tego cudnego kwiatu, stosowania, używania, nawet do wysiania i słuchajcie, cieszenia oczu tym pięknym niebieskim kwiatem. Pozdrawiam Was serdecznie.